Badanie DNA pozwala skutecznie łapać przestępców. Plaster na ramieniu ułatwia walkę z nałogiem. A Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pomogła w utrzymaniu pokoju na świecie. Lata 80. XX wieku. Czas rewolucji technicznej w biurze i laboratorium. Analiza DNA. Stacja kosmiczna Mir. Oraz internet zmieniły oblicze świata. Wynalazki, które wstrząsnęły światem. Analiza DNA, rok 1988. Analiza genetyczna organicznych dowodów rzeczowych jest niezawodną metodą łapania przestępców. Jej twórcą był spostrzegawczy brytyjski naukowiec z laboratorium w Leicester. Pewnego poranka 1983 roku genetyk Alec Jeffries przeczytał wstrząsający artykuł o zabójstwie nastolatki w pobliskiej wiosce. Jeffries nic nie mógł zrobić w tej sprawie, ponieważ nie zajmował się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych, lecz odkrywaniem tajemnic medycyny. Był człowiekiem, którego uwadze nic nie uchodziło. Był bardzo spostrzegawczy. Potrafił przewidywać nowe kierunki rozwoju, o których nikt wcześniej nie myślał. Jeffries od dziecka przejawiał zainteresowanie nauką. W wieku 8 lat otrzymał pierwszy mikroskop. W wieku 22 był absolwentem Oxfordu z tytułem z biochemii. W połowie lat 80. zajął się analizą kodu DNA. Genetyka wciąż była stosunkowo nową gałęzią wiedzy, ale zespołowi Jeffriesa udało się określić podstawowe założenia. Po pierwsze, ludzkie DNA niewiele różni się od kodu genetycznego szympansa. Po drugie, niewielka część łańcucha genetycznego czyni nas ludźmi. Po trzecie, jeszcze mniejsza część sprawia, że fizycznie różnimy się od siebie. Jeffries był jednak przekonany, że DNA kryje więcej tajemnic. Ich odkrycie mogłoby oznaczać przełom w medycynie. Badając jeden z genów stanowiących drobny wycinek długiego łańcucha DNA, Jeffries zauważył coś dziwnego. Jeden z obszarów nie posiadał informacji genetycznej. Elementy DNA z pozoru wydawały się bezużyteczne, ale powtarzały się z charakterystyczną regularnością. Jeffries podejrzewał, że może to być ważne odkrycie. Szukał więc dalej. Zawsze stawiał sobie pytania, skąd się to wzięło? Czy istnieją inne sekwencje w genomie, które odpowiadają tym wzorom? Jeffries zaczął szukać odpowiedzi na te pytania. Czy w DNA innej osoby wzór będzie inny? Pobrał próbkę krwi od koleżanki z laboratorium oraz jej rodziców. Z początku obraz był przypadkową zbieraniną punktów. Spójrz. Alec nie potrafił ich odpowiednio zinterpretować. Widzisz coś? Jeszcze nie wiem. Wkrótce jednak zaczął dostrzegać odmienne wzory DNA matki, ojca i córki. Był pewien, że dokonał przełomowego odkrycia. W każdej z próbek wzór powtarzał się, ale był inny, tak jak w przypadku odcisków palców.
Alec użył określenia genetyczny odcisk i jest to adekwatny termin. Każdy z nas ma wyjątkowy wzór kodu DNA. Alec wiedział, że może to pomóc w walce z przestępczością. Jego odkrycie umożliwiło precyzyjne powiązanie sprawcy z dowodami znalezionymi na miejscu zbrodni. Wkrótce Jeffries zyskał okazję do sprawdzenia swojej metody. 3 lata po pierwszym morderstwie odnaleziono zwłoki drugiej nastolatki. Młody mężczyzna przyznał się do gwałtu i morderstwa, ale zaprzeczył, że miał coś wspólnego z pierwszym przestępstwem. W policji słyszano już o nowym wynalazku. Zwrócono się do niego z prośbą. Mamy podejrzanego, który przyznał się do zabójstwa. Możemy dostarczyć próbkę jego krwi i chcemy sprawdzić, czy popełnił także tamto wcześniejsze morderstwo. Jeffries porównał próbkę krwi oraz nasienia odnalezionego na miejscu zbrodni. Wyniki były szokujące. Powiedział detektywom: mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że oba przestępstwa popełnił ten sam człowiek. Zła jest taka, że to nie jest wasz podejrzany. Policjanci kontynuowali poszukiwania. Wezwano wszystkich mężczyzn mieszkających w okolicy. Pobrano im krew do sprawdzenia, czy któryś z nich był sprawcą obu zabójstw. Próbki przekazano Jeffriesowi. Sprawdził wszystkie, ale nic to nie dało. Później okazało się, że metoda była skuteczna, lecz zabójca wymyślił, jak uniknąć badania jego DNA. Namówił kolegę, żeby oddał krew za niego. Minęło kilka miesięcy i mężczyzna rozmawiał z kimś w barze i przyznał się, że oddał krew za innego faceta. Policja sprawdziła tę wiadomość i aresztowała podejrzanego. Przeprowadzono kolejny test. Tym razem była zgodność. Analiza DNA nie tylko pozwala na udowodnienie winy przestępcom, lecz także ratuje przed niesprawiedliwą karą osoby niewinne. Niektórzy oczekiwali w celach śmierci. Ten wynalazek uratował im życie. Nawet królowa doceniła wkład Aleka Jeffriesa w rozwój nauki. W 1994 roku nadała mu tytuł szlachecki. Choć zyskał wielką sławę, odkrywca metody badania DNA nadal pracuje w laboratorium, szukając ważnych wskazówek, które zostały przeoczone. W tej dekadzie wynaleziono także w 1981 roku niewidzialny bombowiec. Siły powietrzne USA wprowadziły do służby samolot niewykrywalny dla radaru. W tym samym roku pierwszy przenośny komputer z 4-calowym ekranem. Całość ważyła 11 kg. Wynalazki, które wstrząsnęły światem. Stacja kosmiczna Mir, rok 1986. Wysoko nad Ziemią krążyła po orbicie stacja kosmiczna, a na jej pokładzie panowała kosmiczna harmonia. Mir był kulminacją wielu lat rywalizacji dwóch mocarstw i dziełem radzieckiego wizjonera. 20 lipca 1969 roku wszyscy obserwowali Neila Armstronga na Księżycu. Mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla USA w wyścigu kosmicznym. Wydarzenie odbiło się echem także w radzieckiej agencji kosmicznej Energia. Cały naród rosyjski był zawiedziony porażką. Myśleli, że na tym polu również zwyciężą. A tu klops.
Tylko jeden z naukowców, inżynier i kosmonauta, Konstantin Fioktisow, był zadowolony, że Amerykanie pierwsi wylądowali na Księżycu. Wyścig na Księżyc był ślepym zaułkiem. Dobrze, że udało się go ominąć. Teraz można było zająć się ważniejszymi sprawami. Fioktisow miał ambitniejsze plany. Chciał dotrzeć na Marsa. Wolał ominąć Księżyc i wysłać kosmonautów w daleką podróż na miliony kilometrów, a nie kręcić się na własnym podwórku. Fioktisow dołożył własną cegiełkę do udziału ZSRR w wyścigu kosmicznym. Pracował przy projekcie rakiety, która w 1961 roku wyniosła w kosmos Jurija Gagarina. W latach 70. Fioktisow był szefem zespołu, który projektował stacje kosmiczne Salut. Po dotarciu na orbitę ziemską pozostawały tam. Mniejsze pojazdy mogły dokować przy tylnej śluzie. Kolejne załogi pozostawały na pokładzie cały czas, przeprowadzając eksperymenty w nieważkości. Przebywali tam całymi tygodniami i miesiącami, badając wpływ długiego lotu na organizm człowieka. 20-metrowy Salut miał ograniczony czas eksploatacji, nie dłużej niż rok. Fioktisow wiedział, że lot na Marsa potrwałby znacznie dłużej. Wiedział, że żadna rakieta nie dotarłaby bezpośrednio z Ziemi na Marsa. Potrzebna była stacja kosmiczna, dzięki której można by zbudować statek, zatankować go, przetestować i odlecieć bez niepotrzebnej utraty paliwa. W 1976 roku zmieniła się sytuacja polityczna. Władze Związku Radzieckiego planowały budowę badawczej stacji kosmicznej, czterokrotnie większej i wyposażonej w kilka włazów dokujących. Fioktisow wybrał do zespołu najlepszych inżynierów, choć relacje były napięte. Ja muszę to wrócić do roboty, друзья мои. Był bardzo inteligentny, a geniusze często zrażają do siebie ludzi. Trudno go uznać za dobrego kompana, ale bez wątpienia nadawał się do kierowania projektem. Początkowe projekty napotykały na poważny problem, jak skonstruować większą stację. Nie dało się jej zbudować na Ziemi i wysłać na orbitę. Nie mieli tak dużych rakiet, a budowa stacji kosmicznej to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów. Fioktisow wpadł na pomysł, który rozwiązał wszystkie problemy. Stacja kosmiczna mogła mieć konstrukcję modularną. Każdy z jej członów mógł zostać zbudowany na Ziemi i zamontowany na orbicie. Konstantin zaczął przelewać swoje pomysły na papier. Moduł centralny miał być zasilany energią z wielkich paneli słonecznych. Posiadałby dwa włazy, do których mogłyby dokować mniejsze pojazdy lub moduły badawcze. Jednak ich łączenie na wzór składu wagonów rodziło nowe problemy. Nie mogły być łączone śrubami ani spawane. Długi szereg modułów był zbyt elastyczny. Wyobraźmy sobie, że miałby długość 100 metrów. Na taki obiekt działają różne siły. Nawet grawitacja działa odmiennie w poszczególnych jego punktach. Mogłoby dojść do skręcania i łamania się całej konstrukcji. Inżynierowie musieli opracować inny projekt. Konstantin znalazł rozwiązanie. Promy dokowałyby przy bocznych ścianach modułu centralnego, a nie na jego krańcach. To rozwiązanie rodziło inny problem.
podczas dokowania pod kątem mogłoby dojść do katastrofy. Przy dużej prędkości, jaką rozwijają pojazdy kosmiczne, mogłoby dojść do uderzenia w kadłub i jego uszkodzenia. Moduły były zbyt duże na taki manewr. Po raz kolejny Feoktistov zaskoczył wszystkich. Ruchem modułu w końcowej fazie dokowania sterowałoby mechaniczne ramię, które przesuwałoby moduł z włazu tylnego do bocznego, minimalizując ryzyko uszkodzenia kadłuba. Problem rozwiązany. Możemy dokować normalnie, a potem mechaniczne ramię przesunie moduł do bocznego włazu. Rozwiązanie genialne w swej prostocie. Nikt jednak nie przeprowadzał równie skomplikowanego manewru. W lutym 1987 roku na wysokości 350 km nad Ziemią krążył moduł centralny stacji kosmicznej Mir. To słowo ma dwa znaczenia – pokój i świat. Nadeszła chwila prawdy dla Konstantina Feoktistova. Pierwszy test mechanicznego ramienia, które jego zespół nazwał robotyczną łapą. Po zakończeniu procedury dokowania ramię miało chwycić moduł, obrócić o 90 stopni, a następnie zadokować przy włazie bocznym. Pomysł był genialny, ale od jego powodzenia zależał los Konstantina. Wdrażając tak rewolucyjne rozwiązania jak mechaniczne ramię do przenoszenia modułów w kosmosie, człowiek stawia na szali swoją reputację i karierę. Zgromadzeni w sali operacyjnej Radzieckiej Agencji Kosmicznej wstrzymali oddech. Moduł badawczy zadokował na krańcu modułu centralnego. Mechaniczne ramię pochwyciło go i przesunęło na bok. To był najważniejszy moment całej operacji. W każdej chwili mogło dojść do katastrofy. Wszystko przebiegło jednak zgodnie z planem. Feoktistov udowodnił, że miał rację. Załoga świętowała. Mir miał funkcjonować przez 5 lat. Pozostał na orbicie przez 15. Odwiedzali go astronauci z całego świata. W 1995 roku jednym z nich był Chris Hadfield. Czułem się jak robak pełznący pod ziemią w ciemnym tunelu wypełnionym rurami. Było tam ciasno i trochę klaustrofobicznie, ale czułem się wspaniale. Jednym z celów mojej wizyty na Mirze było zyskanie doświadczenia w budowaniu stacji kosmicznych oraz w ich funkcjonowaniu. Jednocześnie nawiązywaliśmy pozytywne relacje z Rosjanami. Chris był zaskoczony atmosferą na pokładzie. Ludzie z różnych stron świata, z różnych kultur, którzy do niedawna znajdowali się we wrogich obozach, nagle bawili się razem na pokładzie kosmicznej stacji. And now being on board this multinational first great human outpost in space. W roku 2001 stacja Mir zakończyła działalność. Spłonęła w atmosferze nad Pacyfikiem. Feoktistov zmarł w roku 2009 w wieku 83 lat.
Wizję dotarcia na Marsa pozostawił swym następcom. Mars jest daleko, ale dotrzemy tam. Prędzej czy później. Następczynią dzieła Feoktistowa jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Powstała we współpracy 14 krajów zachęconych powodzeniem Mira. W tej dekadzie wynaleziono także w 1986 roku ceramiczne nadprzewodniki, które nie nagrzewają się pod wpływem prądu. Najważniejsze odkrycie od czasu lasera. W 1988 roku stent wewnątrznaczyniowy, który uratował życie wielu pacjentom chorym na miażdżycę. Wynalazki, które wstrząsnęły światem. Plastry nikotynowe, rok 1981. Teraz, żeby zaspokoić głód nikotynowy, nie trzeba się truć papierosem. Wystarczy nalepić plaster. Wynalazek jest dziełem naukowców z Uniwersytetu Duke oraz psychologa z Nowego Meksyku. Frank Edscorn rzadko tracił panowanie nad sobą, ale tym razem było inaczej. Od kilku lat próbował bez powodzenia namówić żonę, żeby rzuciła nauk. W przypadku Sherry był to silnie działający narkotyk, nikotyna. Kiedyś powiedziała, że wychodzi z psem na spacer. Szykowałem notatki do wykładu i odparłem: w porządku. Po 10 minutach uświadomiłem sobie, że przecież nie mamy psa. Wyszła, żeby zapalić. Zaczęła, gdy miała 13 lat, typowe dla mieszkańców Kentucky. Tak jak Mark Twain, była dobra w rzucaniu palenia. Robiła to setki razy, przez wiele lat. Palenie jest groźne, ponieważ uzależnienie od nikotyny wystawia palacza na działanie innych toksycznych substancji. Najgorsze są tlenek węgla oraz substancje smoliste. Te drugie prawdopodobnie wywołują raka, natomiast tlenek węgla zmniejsza wydolność serca. Frank, choć nienawidził nikotyny, eksperymentował z nią na szczurach. Próbował wywołać w nich wstręt do cukru w ramach terapii awersyjnej. Najpierw podawał im słodzoną wodę. Potem rozpuszczał w niej nikotynę, która wywoływała silną reakcję. Szczury nie potrafią wymiotować, nie mają kontroli nad zwieraczem żołądka. Wytworzyły więc inny mechanizm obronny. Zjadają drobny fragment pożywienia, a jeśli źle się po nim czują, nigdy więcej go nie tkną. Tego wieczora badania Franka miały przybrać nieoczekiwany obrót. Przypadkiem wylał sobie na rękę nikotynę w płynie. Potem tylko pogorszył sytuację. Roztarłem ją, co zwiększyło powierzchnię absorpcyjną. Tętno mi skoczyło i zacząłem wymiotować. Leżąc na podłodze, Frank zaczął się zastanawiać, czy w ten sposób można zaspokoić głód nikotynowy. W stopniu dostatecznym, żeby nie sięgnąć po papierosa. Wtedy wpadłem na pomysł. Słyszałem o plastrach ze skopolaminą, które naklejone za uchem łagodziły objawy choroby lokomocyjnej. Wiedziałem też, jak trudna jest walka z nałogiem. Najpierw musiał znaleźć ochotników do sprawdzenia teorii. Szczury nie paliły papierosów. W przeciwieństwie do jego brata i żony. Potrzebuję ochotników. Nie ma mowy. Pomożesz mi? Czy to bezpieczne? Daj rękę.
Just tell me how that feels. Jak się czujesz? Feels good. Dobrze. Like maybe it just jakbyś właśnie right? zapalił? Yeah. Owszem. Frank zaczął pracę nad odpowiednią dawką w plastrze. Uznał, że wyjściową powinno być 21 mg, a potem coraz mniej. Jeśli pacjent czułby się dobrze, mógłby zmniejszyć dawkę do 14, a potem do 7, aż wreszcie w ogóle zaprzestać. Ze swoim odkryciem trafił w dziesiątkę. W latach 80. pojawiły się nowe dowody na szkodliwość palenia. Nałóg stał się społecznie nieakceptowany. Uczelnia nie chciała jednak finansować jego starań o patent do czasu, aż porozmawiał z rektorem. Powiedziałem, że wkrótce ktoś wpadnie na pomysł, jak podawać nikotynę bez użycia tytoniu albo palenia i zarobi na tym mnóstwo pieniędzy. Tego samego dnia rektor wyłożył fundusze. W 1986 roku Frank opatentował wynalazek. Sprzedał go firmom farmaceutycznym, które wypuściły produkt na rynek. Sukces był oszałamiający. Nie mogłem w to uwierzyć. Jednego dnia byłem psychologiem z Nowego Meksyku, a następnego słynnym wynalazcą. Czułem się, jakbym wygrał na loterii. Większą nagrodą dla niego był fakt, że dzięki jego wynalazkowi Sherry rzuciła palenie. Żona zerwała z nałogiem. Jestem z niej dumny. Choć sądzę, że główną motywacją były narodziny naszej wnuczki. Nie chciała przy niej palić. Co roku wypisuje się 15 milionów recept na plastry nikotynowe. Nie wszystkim palaczom udaje się zerwać z nałogiem, ale bez wątpienia wynalazek wielu osobom uratował zdrowie i życie. Internet, rok 1983. Obecnie dostęp do informacji jest niemal natychmiastowy. Jedno kliknięcie i można wysłać wiadomość w dowolne miejsce na planecie. Globalna sieć oplotła cały świat. A wszystko to dzięki dwóm fanatykom komputerów. W październiku 1972 roku Bob Kahn rozpoczął pracę w Pentagonie. Zaraz pana przełączę. Nie wiedział, że będzie inicjatorem rewolucji w światowej komunikacji. Był i nadal jest prawdziwym geniuszem. Zawsze myślał kilka kroków w przód. Zadawał pytanie, a co będzie potem, nie tylko w dziedzinie przesyłu danych. Bob dołączył do DARPA, Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych, podlegającej Departamentowi Obrony. Nie zajmowała się wszakże projektami nowej broni. Zimna wojna wciąż trwała, a Stany Zjednoczone rywalizowały ze Związkiem Radzieckim nie tylko w wyścigu kosmicznym i zbrojeniowym, ale też w wielu innych dziedzinach. W latach 70. sieci komputerowe były najnowszym osiągnięciem techniki. Dla Boba Kahna praca w DARPA była spełnieniem marzeń. To jak praca na uczelni, ale bez wykładów i walki o stypendium. Z pozoru wydaje się, że DARPA zajmuje się zleceniami dla wojska i stanowi część programu Gwiezdnych Wojen. Ale było inaczej. Naukowcy, którzy tu pracowali, mieli wolną rękę w prowadzeniu własnych eksperymentów. Bob mógł korzystać z ARPANET-u, pierwszej sieci komputerowej na świecie, będącej pierwowzorem internetu. W 1972 roku liczyła zaledwie 30 użytkowników, którymi zwykle były wielkie wojskowe placówki. Była to pierwsza sieć komputerowa umożliwiająca komunikację na terenie niemal całego kraju.
Mało kto mógł sobie pozwolić na astronomiczne opłaty. Koszt podłączenia do ARPANET-u sięgał setek tysięcy dolarów. Grono użytkowników było ograniczone. Wkrótce jednak wszyscy chcieli korzystać z możliwości wymiany informacji. W wielu krajach powstawały mniejsze, niezależne sieci. Bob Kahn wpadł na pomysł, czy dałoby się połączyć je w globalną sieć komputerową. Dobrze wiedział, kto może mu pomóc w realizacji tego pomysłu. Geniusz komputerowy Vint Cerf. Przedstawiam wyjątkowego gościa z Kalifornii. Obaj byli przekonani, że istnieje sposób połączenia poszczególnych sieci w jedną, umożliwiając wymianę informacji między użytkownikami. Od czego zaczynamy? Zadanie było skomplikowane. Już na początku natknęli się na problem. Każda sieć, tak jak poszczególne kraje, posługiwała się własnym językiem. Komputery w obrębie jednej sieci mogły komunikować się ze sobą, ale nie z zagranicznymi. Bob i Vint zamknęli się w pokoju hotelowym i zorganizowali weekendową burzę mózgów. Postanowili oprzeć się na języku stosowanym w ARPANET-cie. Nazywali go protokołem transmisji danych. Ale działał wyłącznie w obrębie sieci. Trzeba było wymyślić nowy protokół, który pozwalał na wymianę informacji między sieciami. Umożliwiłby połączenie wszystkich sieci w jedną, globalną. Pracowali przez cały weekend, ale osiągnęli sukces. Nakreślili założenia języka komputerowego, który nosił nazwę protokołu kontroli przesyłu. Musieli jakoś połączyć poszczególne sieci. Wymyślili sposób, żeby dane były łączone w pakiet, a następnie rozpakowywane. Pomysł prosty, ale wymagał wielu godzin pracy przy komputerze. Wynalazcy postanowili przeprowadzić test na potrzeby wojska, które finansowało badania i mogło wykorzystać nowy wynalazek, na przykład podczas manewrów. Wypakowali furgonetkę komputerami i jeździli po całym kraju, przesyłając pakiety danych. Wykorzystując trzy różne sieci, radiową, satelitarną i ARPANET, udało się przesłać dane. Pytanie, czy uda się odebrać je w tej samej postaci? Pakiet danych przebył ponad 150 tysięcy kilometrów bez straty ani jednego bita. To był wielki sukces. Vint i Bob udowodnili, że ich protokół TCP może zostać wykorzystany jako podstawa globalnej sieci. Musieli wszakże przekonać do tego członków ARPANET-u. Wcześniej rozesłali ostrzeżenia. 1 stycznia 1983 roku musicie przejść na TCP. W przeciwnym razie stracicie dostęp do sieci. Pierwszego stycznia 1983 roku, po kilku ostrzeżeniach i próbnych wyłączeniach, ARPANET został zamknięty. Bob Kahn i jego zespół czekali w napięciu. TCP było jedyną dostępną siecią, ale czy użytkownicy ARPANET-u będą jej używać? Teraz każdy komputer na świecie zyskał odrębny adres. Każdy mógł podłączyć się do sieci.
Pierwsze zrobiły to uczelnie, a wkrótce powstała globalna sieć www. Trzeba pamiętać, że w zasadzie był to eksperyment. Oni po prostu chcieli sprawdzić, czy da się sprawić, żeby komputery ze sobą się porozumiewały. Odnieśli wielki sukces. Obecnie z internetu korzystają 3 miliardy użytkowników. Protokół TCP umożliwia im porozumiewanie się w ułamku sekundy. W tej dekadzie wynaleziono także w 1981 roku mikroskop tunelowy, który pozwala dostrzec pojedyncze atomy. W 1982 roku Vectrex. To pierwsza gra wideo z własnym monitorem. W 1983 roku odkurzacz próżniowy. Właśnie, lepiej się nie pokazuj. Wstrząsnęły światem. Rok 1987, endoskopia kapsułkowa. Zamiast przykrego zabiegu wystarczy połknąć kapsułkę, która zrobi zdjęcia całego układu pokarmowego. Mom, I'm home. Mamo, wróciłem. Pierwszy krok na drodze do nowego przełomu w medycynie wykonał nastolatek Tarun Mulik w roku 1985 w Nowym Jorku. Mamo, przestań. Nie był zwykłym nastolatkiem, lecz genialnym dzieckiem zafascynowanym medycyną. Już jako dziecko wiedziałem, co chcę robić w życiu. Prowadzić badania, szukać nowych rozwiązań i opiekować się pacjentami. W wieku 13 lat asystował miejscowemu gastrologowi, który badał układ trawienny pacjentów. Tarun jako dziecko obserwował procedurę, która przeraża wielu dorosłych – kolonoskopię. Nagle wpadła mi do głowy myśl, że to niezwykły sposób obserwowania wnętrza ludzkiego ciała w poszukiwaniu polipów, które nieusunięte mogłyby doprowadzić do powstania komórek nowotworowych. Tarun był zaciekawiony, ale podzielał nerwowość pacjenta. Kto zgodziłby się na wtykanie rurki w tyłek, jeśli nie musiałby tego robić? Badanie nie było przyjemne. Wziernik stanowiła elastyczna rurka z kamerą, która pokazywała, jak wygląda wnętrze jelita grubego. Lekarz szukał guzków i polipów, które mogłyby doprowadzić do wytworzenia się rakowatych narośli. Kolonoskopia ratuje życie, ale Tarun był przekonany, że nie musi być tak przykrym zabiegiem. Wiele osób poprzestałoby na tej konkluzji, ale Tarun, po dniu spędzonym w gabinecie lekarskim, postanowił zanurzyć się w świat technicznych gadżetów. Każdy film z Jamesem Bondem oglądałem 6 razy. Ciekawiło mnie, czy jakiś gadżet mógłby ułatwić przebieg zabiegu. Czy agent 007 znalazłby rozwiązanie? W trakcie zajęć w szkole Tarun wpadł na pomysł. Nudziłem się na fizyce. Nie twierdzę, że fizyka jest nudna. Ale tego dnia akurat myślałem o czymś innym. Wyobraził sobie, jak podaje pacjentowi pigułkę, w której była kamera. Mogłaby wykonywać zdjęcia przewodu pokarmowego. You swallow the capsule.
połykasz kapsułkę, idziesz na siłownię lub do pracy, bierzesz prysznic albo robisz coś innego, a kamera cały czas nagrywa. Nadajnik przekazywałby zdjęcia do rejestratora, który pacjent nosiłby przy pasku. Po zakończeniu drogi przez przewód pokarmowy kapsułka zostałaby wydalona. Po kilku dniach lekarz otrzymuje komplet zdjęć i wszelkie potrzebne dane. W piwnicy Tarun zabrał się do pracy. Skonstruował prototyp z opakowania po piłkach tenisowych. Wkrótce dysponował aparatem, który wykonywałby zdjęcia w odpowiednich odstępach, ale czegoś takiego nie dałoby się połknąć. Kolejnym wyzwaniem było więc zmniejszenie urządzenia do wielkości kapsułki. Byłem wtedy nastolatkiem i sam nie zarabiałem. Rodzice wspomogli mnie finansowo. Wkrótce Tarun prowadził próby ze znacznie mniejszym urządzeniem. Nieocenioną pomoc otrzymał ze strony krewnego, inżyniera Rama Nira. Hey, thanks for coming. Here's a recorder I talked about. To jest rejestrator, o którym ci mówiłem. Tarun dysponował bezprzewodowym magnetofonem oraz kapsułką, którą dało się połknąć. Zdjęcie do dokumentacji. Po 20 latach Tarun wreszcie opatentował wynalazek. Na Uniwersytecie Johna Hopkinsa uzyskał tytuł z medycyny i biofizyki. Spełnił marzenie i został lekarzem. Obecnie endoskopia kapsułkowa jest powszechnie używana do badania jelita cienkiego, którego nie da się zbadać wiernikiem zewnętrznym. Przednią część kapsułki zajmuje obiektyw. W środku znajduje się bateria, a z tyłu miniaturowy nadajnik, który przesyła zdjęcia do rejestratora noszonego przez pacjenta. Endoskopia kapsułkowa nie zastąpi kolonoskopii, ponieważ tylko wykonuje zdjęcia. Nie może się cofnąć i dokładnie zbadać podejrzanego miejsca. Tarun prowadzi pracę nad wyposażeniem kapsułek w możliwość usuwania polipów. Opracowaliśmy projekt kapsułek, które mogą oddziaływać chemicznie, na przykład zaleczać mechaniczne uszkodzenia jelita. Wynalazcy tacy jak Tarun dokonali wielu przełomów w medycynie. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Szymon Gwiazda. Czytał Maciej Orłowski. Wstrząsnęły światem. Rok 1987, endoskopia kapsułkowa. Zamiast przykrego zabiegu wystarczy połknąć kapsułkę, która zrobi zdjęcia całego układu pokarmowego. Mom, I'm home. Mamo, wróciłem. Pierwszy krok na drodze do nowego przełomu w medycynie wykonał nastolatek. Tarun Mulik w roku 1985 w Nowym Jorku. Mom.
Mamo, przestań. Nie był zwykłym nastolatkiem, lecz genialnym dzieckiem zafascynowanym medycyną. Już jako dziecko wiedziałem, co chcę robić w życiu. Prowadzić badania, szukać nowych rozwiązań i opiekować się pacjentami. W wieku 13 lat asystował miejscowemu gastrologowi, który badał układ trawienny pacjentów. Tarun jako dziecko obserwował procedurę, która przeraża wielu dorosłych. Kolonoskopię. Nagle wpadła mi do głowy myśl, że to niezwykły sposób obserwowania wnętrza ludzkiego ciała w poszukiwaniu polipów, które nieusunięte mogłyby doprowadzić do powstania komórek nowotworowych. Tarun był zaciekawiony, ale podzielał nerwowość pacjenta. Kto zgodziłby się na wtykanie rurki w tyłek, jeśli nie musiałby tego robić? Badanie nie było przyjemne. Wziernik stanowiła elastyczna rurka z kamerą, która pokazywała, jak wygląda wnętrze jelita grubego. Lekarz szukał guzków i polipów, które mogłyby doprowadzić do wytworzenia się rakowatych narośli. Kolonoskopia ratuje życie, ale Tarun był przekonany, że nie musi być tak przykrym zabiegiem. Wiele osób poprzestałoby na tej konkluzji, ale Tarun, po dniu spędzonym w gabinecie lekarskim, postanowił zanurzyć się w świat technicznych gadżetów. Każdy film z Jamesem Bondem oglądałem 6 razy. Ciekawiło mnie, czy jakiś gadżet mógłby ułatwić przebieg zabiegu. Czy agent 007 znalazłby rozwiązanie? W trakcie zajęć w szkole Tarun wpadł na pomysł. Nudziłem się na fizyce. Nie twierdzę, że fizyka jest nudna. Ale tego dnia akurat myślałem o czymś i tlenek węgla oraz substancje smoliste. Te drugie prawdopodobnie wywołują raka, natomiast tlenek węgla zmniejsza wydolność serca. Frank, choć nienawidził nikotyny, eksperymentował z nią na szczurach. Próbował wywołać w nich wstręt do cukru w ramach terapii awersyjnej. Najpierw podawał im słodzoną wodę. Potem rozpuszczał w niej nikotynę, która wywoływała silną reakcję. Szczury nie potrafią wymiotować, nie mają kontroli nad zwieraczem żołądka. Wytworzyły więc inny mechanizm obronny. Zjadają drobny fragment pożywienia, a jeśli źle się po nim czują, nigdy więcej go nie tkną. Tego wieczora badania Franka miały przybrać nieoczekiwany obrót. Przypadkiem wylał sobie na rękę nikotynę w płynie. Potem tylko pogorszył sytuację. Roztarłem ją, co zwiększyło powierzchnię absorpcyjną. Tętno mi skoczyło i zacząłem wymiotować. Leżąc na podłodze, Frank zaczął się zastanawiać, czy w ten sposób można zaspokoić głód nikotynowy. W stopniu dostatecznym, żeby nie sięgnąć po papierosa. Wtedy wpadłem na pomysł. Słyszałem o plastrach ze skopolaminą, które naklejone za uchem łagodziły objawy choroby lokomocyjnej. Wiedziałem też, jak trudna jest walka z nałogiem. Najpierw musiał znaleźć ochotników do sprawdzenia teorii. Szczury nie paliły papierosów. W przeciwieństwie do jego brata i żony. Potrzebuję ochotników. Nie ma mowy. Pomożesz mi. Czy to bezpieczne? Daj rękę. Jak się czujesz? Dobrze. Jakbyś właśnie zapalił? Owszem.
Frank zaczął pracę nad odpowiednią dawką w plastrze. Uznał, że wyjściową powinno być 21 mg, a potem coraz mniej. Jeśli pacjent czułby się dobrze, mógłby zmniejszyć dawkę do 14, a potem do 7, aż wreszcie w ogóle. Praca na uczelni, ale bez wykładów i walki o stypendium. Z pozoru wydaje się, że DARPA zajmuje się zleceniami dla wojska i stanowi część programu Gwiezdnych Wojen. Ale było inaczej. Naukowcy, którzy tu pracowali, mieli wolną rękę w prowadzeniu własnych eksperymentów. Actually, it wasn't, which was very nice for the scientists who went to work at ARPA because they knew that a lot of them would be given free rein to pursue what they wanted to pursue. Bob mógł korzystać z ARPANET-u, pierwszej sieci komputerowej na świecie, będącej pierwowzorem internetu. W 1972 roku liczyła zaledwie 30 użytkowników, którymi zwykle były wielkie wojskowe placówki. Była to pierwsza sieć komputerowa umożliwiająca komunikację na terenie niemal całego kraju. Mało kto mógł sobie pozwolić na astronomiczne opłaty. Koszt podłączenia do ARPANET-u sięgał setek tysięcy dolarów. Grono użytkowników było ograniczone. Wkrótce jednak wszyscy chcieli korzystać z możliwości wymiany informacji. W wielu krajach powstawały mniejsze, niezależne sieci. Bob Kahn wpadł na pomysł, czy dałoby się połączyć je w globalną sieć komputerową. Dobrze wiedział, kto może mu pomóc w realizacji tego pomysłu. Geniusz komputerowy Vint Cerf. Przedstawiam wyjątkowego gościa z Kalifornii. Obaj byli przekonani, że istnieje sposób połączenia poszczególnych sieci w jedną, umożliwiając wymianę informacji między użytkownikami. Od czego zaczynamy? Zadanie było skomplikowane. Już na początku natknęli się na problem. Każda sieć, tak jak poszczególne kraje, posługiwała się własnym językiem. Komputery w obrębie jednej sieci mogły komunikować się ze sobą, ale nie z zagranicznymi. Bob i Vint zamknęli się w pokoju hotelowym i zorganizowali weekendową burzę mózgów. Postanowili oprzeć się na języku stosowanym w ARPANET-cie. Nazywali go protokołem transmisji danych. Ale działał wyłącznie w obrębie sieci. Trzeba było wymyślić nowy protokół, który pozwalał na wymianę informacji między siecią. Mamo, przestań. Nie był zwykłym nastolatkiem, lecz genialnym dzieckiem zafascynowanym medycyną. Już jako dziecko wiedziałem, co chcę robić w życiu. Prowadzić badania, szukać nowych rozwiązań i opiekować się pacjentami. W wieku 13 lat asystował miejscowemu gastrologowi, który badał układ trawienny pacjentów. Tarun jako dziecko obserwował procedurę, która przeraża wielu dorosłych. Kolonoskopię. Nagle wpadła mi do głowy myśl, że to niezwykły sposób obserwowania wnętrza ludzkiego ciała w poszukiwaniu polipów, które nieusunięte mogłyby doprowadzić do powstania komórek nowotworowych. Tarun był zaciekawiony, ale podzielał nerwowość pacjenta. Kto zgodziłby się na wtykanie rurki w tyłek, jeśli nie musiałby tego robić? Badanie nie było przyjemne. Wziernik stanowiła elastyczna rurka z kamerą, która pokazywała, jak wygląda wnętrze jelita grubego. Lekarz szukał guzków i polipów, które mogłyby doprowadzić do wytworzenia się rakowatych narośli. Kolonoskopia ratuje życie, ale Tarun był przekonany, że nie musi być tak przykrym zabiegiem.
Wiele osób poprzestałoby na tej konkluzji, ale Tarun, po dniu spędzonym w gabinecie lekarskim, postanowił zanurzyć się w świat technicznych gadżetów. Każdy film z Jamesem Bondem oglądałem 6 razy. Ciekawiło mnie, czy jakiś gadżet mógłby ułatwić przebieg zabiegu. Czy agent 007 znalazłby rozwiązanie? W trakcie zajęć w szkole Tarun wpadł na pomysł. Nudziłem się na fizyce. Nie twierdzę, że fizyka jest nudna. Ale tego dnia akurat myślałem o czymś innym. Wyobraził sobie, jak podaje pacjentowi pigułkę, w której była kamera. Mogłaby wykonywać zdjęcia przewodu pokarmowego. Połykasz kapsułkę, idziesz na siłownię lub do pracy, bierzesz prysznic albo robisz coś innego, a kamera cały czas nagrywa. Nadajnik przekazywałby zdjęcia do rejestratora, który pacjent nosiłby przy pasku. Po zakończeniu... Jeffries porównał próbkę krwi oraz nasienia odnalezionego na miejscu zbrodni. Wyniki były szokujące. Powiedział detektywom: mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że oba przestępstwa popełnił ten sam człowiek. Zła jest taka, że to nie jest wasz podejrzany. Policjanci kontynuowali poszukiwania. Wezwano wszystkich mężczyzn mieszkających w okolicy. Pobrano im krew do sprawdzenia, czy któryś z nich był sprawcą obu zabójstw. Próbki przekazano Jeffriesowi. Sprawdził wszystkie, ale nic to nie dało. Później okazało się, że metoda była skuteczna, lecz zabójca wymyślił, jak uniknąć badania jego DNA. Namówił kolegę, żeby oddał krew za niego. Minęło kilka miesięcy i mężczyzna rozmawiał z kimś w barze i przyznał się, że oddał krew za innego faceta. Policja sprawdziła tę wiadomość i aresztowała podejrzanego. Przeprowadzono kolejny test. Tym razem była zgodność. Analiza DNA nie tylko pozwala na udowodnienie winy przestępcom, lecz także ratuje przed niesprawiedliwą karą osoby niewinne. Niektórzy oczekiwali w celach śmierci. Ten wynalazek uratował im życie. Nawet królowa doceniła wkład Aleka Jeffriesa w rozwój nauki. W 1994 roku nadała mu tytuł szlachecki. Choć zyskał wielką sławę, odkrywca metody badania DNA nadal pracuje w laboratorium, szukając ważnych wskazówek, które zostały przeoczone. W tej dekadzie wynaleziono także w 1981 roku niewidzialny bombowiec. Siły powietrzne USA wprowadziły do służby samolot niewykrywalny dla radaru. W tym samym roku pierwszy przenośny komputer z 4-calowym ekranem. Całość ważyła 11 kg. Wynalazki, które wstrząsnęły światem. Leżąc na podłodze, Frank zaczął się zastanawiać, czy w ten sposób można zaspokoić głód nikotynowy. W stopniu dostatecznym, żeby nie sięgnąć po papierosa. Wtedy wpadłem na pomysł. Słyszałem o plastrach ze skopolaminą, które naklejone za uchem łagodziły objawy choroby lokomocyjnej. Wiedziałem też, jak trudna jest walka z nałogiem. Najpierw musiał znaleźć ochotników do sprawdzenia teorii. Szczury nie paliły papierosów.
przeciwieństwie do jego brata i żony. Potrzebuje ochotników. Nie ma mowy. Pomożesz mi? Czy to bezpieczne? Daj rękę. Jak się czujesz? Dobrze. Jakbyś właśnie zapalił? Owszem. Frank zaczął pracę nad odpowiednią dawką w plastrze. Uznał, że wyjściową powinno być 21 mg, a potem coraz mniej. Jeśli pacjent czułby się dobrze, mógłby zmniejszyć dawkę do 14, a potem do 7, aż wreszcie w ogóle zaprzestać. Ze swoim odkryciem trafił w dziesiątkę. W latach 80. pojawiły się nowe dowody na szkodliwość palenia. Nałóg stał się społecznie nieakceptowany. Uczelnia nie chciała jednak finansować jego starań o patent do czasu, aż porozmawiał z rektorem. Powiedziałem, że wkrótce ktoś wpadnie na pomysł, jak podawać nikotynę bez użycia tytoniu albo palenia i zarobi na tym mnóstwo pieniędzy. Tego samego dnia rektor wyłożył fundusze. W 1986 roku Frank opatentował wynalazek. Sprzedał go firmom farmaceutycznym, które wypuściły produkt na rynek. Sukces był oszałamiający. Nie mogłem w to uwierzyć. Jednego dnia byłem psychologiem z Nowego Meksyku, a następnego słynnym wynalazcą. Czułem się, jakbym wygrał na loterii. Większą nagrodą dla niego był fakt, że dzięki jego wynalazkowi Sherry rzuciła palenie. Żona zerwała z nałogiem. Jestem z niej dumny. Choć sądzę, że główną motywacją były narodziny naszej wnuczki. Nie chciała przy niej palić. Co roku wypisuje się 15 milionów recept na plastry nikotynowe. Nie wszystkim palaczom nie potrafił ich odpowiednio zinterpretować. Widzisz coś? Jeszcze nie wiem. Wkrótce jednak zaczął dostrzegać odmienne wzory DNA matki, ojca i córki. Był pewien, że dokonał przełomowego odkrycia. W każdej z próbek wzór powtarzał się, ale był inny, tak jak w przypadku odcisków palców. Alek użył określenia genetyczny odcisk. Jest to adekwatny termin. Każdy z nas ma wyjątkowy wzór kodu DNA. Alek wiedział, że może to pomóc w walce z przestępczością. Jego odkrycie umożliwiło precyzyjne powiązanie sprawcy z dowodami znalezionymi na miejscu zbrodni. Wkrótce Jeffries zyskał okazję do sprawdzenia swojej metody. 3 lata po pierwszym morderstwie odnaleziono zwłoki drugiej nastolatki. Młody mężczyzna przyznał się do gwałtu i morderstwa, ale zaprzeczył, że miał coś wspólnego z pierwszym przestępstwem. W policji słyszano już o nowym wynalazku. Zwrócono się do niego z prośbą. Mamy podejrzanego, który przyznał się do zabójstwa. Możemy dostarczyć próbkę jego krwi i chcemy sprawdzić, czy popełnił także tamto wcześniejsze morderstwo. Jeffries porównał próbkę krwi oraz nasienia odnalezionego na miejscu zbrodni. Wyniki były szokujące. Powiedział detektywom: mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że oba przestępstwa popełnił ten sam człowiek. Zła jest taka, że to nie jest wasz podejrzany. Policjanci kontynuowali poszukiwania. Wezwano wszystkich mężczyzn mieszkających w okolicy. Pobrano im krew do sprawdzenia, czy któryś z nich był sprawcą obu zabójstw. Próbki przekazano Jeffriesowi. Sprawdził wszystkie, ale nic to nie dało.
Później okazało się, że metoda była skuteczna, lecz zabójca wymyślił, jak uniknąć badania jego DNA. Namówił kolegę, żeby oddał krew za niego. Minęło kilka miesięcy i mężczyzna rozmawiał z kimś w barze i przyznał się, że oddał krew za innego faceta. Policja sprawdziła te wiadomości. W latach 70. Fioktisow był szefem zespołu, który projektował stacje kosmiczne Salut. Po dotarciu na orbitę ziemską pozostawały tam. Mniejsze pojazdy mogły dokować przy tylnej śluzie. Kolejne załogi pozostawały na pokładzie cały czas, przeprowadzając eksperymenty w nieważkości. Przebywali tam całymi tygodniami i miesiącami, badając wpływ długiego lotu na organizm człowieka. 20-metrowy Salut miał ograniczony czas eksploatacji, nie dłużej niż rok. Fioktisow wiedział, że lot na Marsa potrwałby znacznie dłużej. Wiedział, że żadna rakieta nie dotarłaby bezpośrednio z Ziemi na Marsa. Potrzebna była stacja kosmiczna, dzięki której można by zbudować statek, zatankować go, przetestować i odlecieć bez niepotrzebnej utraty paliwa. W 1976 roku zmieniła się sytuacja polityczna. Władze Związku Radzieckiego planowały budowę badawczej stacji kosmicznej, czterokrotnie większej i wyposażonej w kilka włazów dokujących. Fioktisow wybrał do zespołu najlepszych inżynierów, choć relacje były napięte. Ja muszę wrócić do roboty, друзья мои. Był bardzo inteligentny, a geniusze często zrażają do siebie ludzi. Trudno go uznać za dobrego kompana, ale bez wątpienia nadawał się do kierowania projektem. Początkowe projekty napotykały na poważny problem, jak skonstruować większą stację. Nie dało się jej zbudować na Ziemi i wysłać na orbitę. Nie mieli tak dużych rakiet, a budowa stacji kosmicznej to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów. Fioktisow wpadł na pomysł, który rozwiązał wszystkie problemy. Stacja kosmiczna mogła mieć konstrukcję modularną. Każdy z jej członów mógł zostać zbudowany na Ziemi i zamontowany na orbicie. Konstantin zaczął przelewać swoje pomysły na papier. Moduł centralny miał być zasilany energią z wielkich paneli słonecznych. Posiadałby dwa włazy, do których mogłyby dokować mniejsze pojazdy lub moduły badawcze. Jednak ich łączenie na wzór składu wagonów rodziło nowe pści, jaką rozwijają pojazdy kosmiczne, mogłoby dojść do uderzenia w kadłub i jego uszkodzenia. Moduły były zbyt duże na taki manewr. Po raz kolejny Fioktisow zaskoczył wszystkich. Ruchem modułu w końcowej fazie dokowania sterowałoby mechaniczne ramię, które przesuwałoby moduł z włazu tylnego do bocznego, minimalizując ryzyko uszkodzenia kadłuba. Problem rozwiązany. Możemy dokować normalnie, a potem mechaniczne ramię przesunie moduł do bocznego włazu. Rozwiązanie genialne w swej prostocie. Nikt jednak nie przeprowadzał równie skomplikowanego manewru. W lutym 1987 roku na wysokości 350 km nad Ziemią krążył moduł centralny stacji kosmicznej Mir. To słowo ma dwa znaczenia – pokój i świat. Nadeszła chwila prawdy dla Konstantina Fioktisowa. Pierwszy test mechanicznego ramienia, które jego zespół nazwał robotyczną łapą. Po zakończeniu procedury dokowania ramię miało chwycić moduł,
obrócić o 90 stopni, a następnie zadokować przy włazie bocznym. Pomysł był genialny, ale od jego powodzenia zależał los Konstantina. Wdrażając tak rewolucyjne rozwiązania jak mechaniczne ramię do przenoszenia modułów w kosmosie, człowiek stawia na szali swoją reputację i karierę. Zgromadzeni w sali operacyjnej Radzieckiej Agencji Kosmicznej wstrzymali oddech. Moduł badawczy zadokował na krańcu modułu centralnego. Mechaniczne ramię pochwyciło go i przesunęło na bok. To był najważniejszy moment całej operacji. W każdej chwili mogło dojść do katastrofy. Wszystko przebiegło jednak zgodnie z planem. Feoktistow udowodnił, że był ponad 150 tysięcy kilometrów bez straty ani jednego bita. To był wielki sukces. Wint i Bob udowodnili, że ich protokół TCP może zostać wykorzystany jako podstawa globalnej sieci. Musieli wszakże przekonać do tego członków ARPANET-u. Wcześniej rozesłali ostrzeżenia. 1 stycznia 1983 roku musicie przejść na TCP. W przeciwnym razie stracicie dostęp do sieci. Pierwszego stycznia 1983 roku, po kilku ostrzeżeniach i próbnych wyłączeniach, ARPANET został zamknięty. Bob Kahn i jego zespół czekali w napięciu. TCP było jedyną dostępną siecią, ale czy użytkownicy ARPANET-u będą jej używać? Teraz każdy komputer na świecie zyskał odrębny adres. Każdy mógł podłączyć się do sieci. Pierwsze zrobiły to uczelnie, a wkrótce powstała globalna sieć WWW. Trzeba pamiętać, że w zasadzie był to eksperyment. Oni po prostu chcieli sprawdzić, czy da się sprawić, żeby komputery ze sobą się porozumiewały. Odnieśli wielki sukces. Obecnie z internetu korzystają 3 miliardy użytkowników. Protokół TCP umożliwia im porozumiewanie się w ułamku sekundy. W tej dekadzie wynaleziono także w 1981 roku mikroskop tunelowy, który pozwala dostrzec pojedyncze atomy. W 1982 roku Vectrex. To pierwsza gra wideo z własnym monitorem. W 1983 roku odkurzacz próżniowy. Właśnie, lepiej się nie pokazuj. Wstrząsnęły.